Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Integralny sens znaku sakramentalnego małżeństwa, katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 4 lipca 1984 roku. Nawiążemy dzisiaj do klasycznego tekstu z V rozdziału listu do Efezjan, który odsłania odwieczne źródła przymierza w miłości ojca, a zarazem jego nowe i definitywne ustanowienie w Jezusie Chrystusie. Tekst ten prowadzi nas do takiego wymiaru mowy ciała, który można by nazwać mistycznym. Wszak mówi on o małżeństwie jako wielkim misterium. Tajemnica to wielka. A chociaż misterium to wypełnia się w oblubieńczym zjednoczeniu Chrystusa, odkupiciela z Kościołem, i Kościoła, oblubienicy z Chrystusem, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Chociaż wypełnia się ono ostatecznie w wymiarach eschatologicznych, to jednak autor listu do Efezjan z tego tak absolutnie i eschatologicznie zarysowanego zjednoczenia Chrystusa i Kościoła, w miłości oblubieńczej, nie waha się rozciągnąć swej analogii na sakramentalny znak oblubieńczego przymierza mężczyzny i kobiety, którzy są sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Nie waha się tej mistycznej analogii przenieść na mowę ciała, odczytywaną w prawdzie oblubieńczej miłości i małżeńskiej jedności dwojga. Trzeba przyjąć całą logikę tego zdumiewającego tekstu, który uwalnia nasze myślenie w sposób radykalny zarówno od pierwiastków manicheizmu, jak i od niepersonalistycznego pojmowania ciała, a równocześnie przybliża mowę ciała zawartą w znaku sakramentalnym małżeństwa do wymiaru realnej świętości. Sakramenty zaszczepiają świętość na glebie całego człowieczeństwa. Przenikają mocami świętości duszę i ciało, kobiecość i męskość osobowego podmiotu. To wszystko wyraża się właśnie w języku liturgii. Wyraża się i urzeczywistnia Liturgia, język liturgii, wynosi małżeńskie przemierze mężczyzny i kobiety oparte na odczytanej wprawdzie mowie ciała do wymiarów misterium i równocześnie pozwala się urzeczywistniać owemu przemierzu poprzez mowę ciała w tych wymiarach. O tym właśnie mówi znak sakramentu małżeństwa, który w języku liturgii wyraża międzyosobowe wydarzenie. Naładowane intensywną treścią osobową i równocześnie poprzez całą tę treść zadane obojgu aż do śmierci. Znak sakramentalny oznacza nie tylko samo ofiary, stawanie się małżeństwem, ale także buduje całe jego esse, jego trwały byt. Jedno i drugie, jako rzeczywistość sakralną i sakramentalną, zakorzenioną w wymiarze przymierza i łaski w wymiarze stworzenia i odkupienia. W taki sposób język liturgii zadaje dwojgu, mężczyźnie i kobiecie, miłość, wierność i uczciwość małżeńską poprzez mowę ciała. Zadaje im jedność i nierozerwalność małżeństwa w mowie ciała. Zadaje im całe sakrum osoby i komunii osób, a tym samym ich własną kobiecość i męskość w tej właśnie mowie. W takim znaczeniu mówimy, że język liturgii staje się mową ciała. Oznacza to zaś szereg faktów i zadań, które składają się na duchowość małżeństwa, na jego etos. W życiu codziennym małżonków fakty te stają się równocześnie zadaniami. Zadania zaś faktami. Są to fakty, podobnie jak i zadania, natury duchowej. Wyrażają się zaś równocześnie mową ciała. Pisze o tym autor listu do Efezjan. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało, jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Oboje zresztą mają być wzajemnie sobie poddani w bojaźni Chrystusowej. Mowa ciała, jako trwała kontynuacja języka liturgii, wyraża się nie tylko jako fascynacja i upodobanie wzajemne z pieśni nad pieśniami, Wyraża się ona równocześnie jako głębokie odczucie sakrum, które wtopione jest niejako w samą męskość i kobiecość małżonków, poprzez wymiar mysterium Misterium Magnum z listu do Efezjan, które przecież swymi korzeniami sięga samego początku w tajemnicy stworzenia człowieka, mężczyzną i kobietą na podobieństwo Boga. Tak więc owa bojaźń Chrystusowa i cześć o jakiej mówi autor Listu do Efezjan. Nie jest niczym innym, jak tylko duchowo dojrzałą postacią fascynacji wzajemnej mężczyzny kobiecością kobiety, a kobiety męskością mężczyzny, która po raz pierwszy objawia się w Księdze Rodzaju. Z kolei ta sama fascynacja płynie niejako szerokim nurtem poprzez strofy pieśni nad pieśniami, aby w innych zupełnie okolicznościach znaleźć swój zwięzły, skondensowany wyraz w Księdze Tobiasza jej duchowa dojrzałość nie jest niczym innym jak owocowaniem daru czci jednego z biblijnych siedmiu darów Ducha Świętego o czym na swój sposób mówił już święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan skąd inąd jednak nauka Pawła o czystości jako o życiu według Ducha pozwala nam zidentyfikować ową cześć w znaczeniu charyzmatycznym a więc jako dar Ducha Świętego List do Efezjan, kiedy wzywa małżonków, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, kiedy z kolei wzywa do czci w odniesieniu małżeńskim, zdaje się wskazywać zgodnie z tradycją pawłową na czystość jako cnotę i jako dar. W ten sposób przez cnotę, a bardziej jeszcze przez dar, dojrzewa duchowo owa wzajemna fascynacja męskością i kobiecością. Oboje. Mężczyzna i kobieta, odrywając się od samej porządliwości, odnajdują właściwy wymiar wolności daru związany z kobiecością i męskością na gruncie prawdziwie oblubieńczego znaczenia ciała. W ten sposób język liturgii, język sakramentu i misterium staje się w ich życiu i obcowaniu mową ciała, w całej nieznanej przedtem głębi, prostocie i piękności. Taki wydaje się integralny sens znaku sakramentalnego małżeństwa. Mężczyzna i kobieta wychodzą w nim poprzez mowę ciała na spotkanie wielkiego misterium, ażeby światło tego misterium, światło prawdy i piękna wyrażone w języku liturgii, przenieść w mowę ciała, tłumacząc ją na mowę praksis miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Na etos tej nadziei, która zakorzeniona została w odkupieniu ciała. Na tej drodze życie małżeńskie poniekąd staje się liturgią.

Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa